Jesteśmy na Zamenhofa 4 i mamy niestety Schindlera, który zastąpił pół automata. Jaju, jaki jest sens w ogóle tego? Ja nawet nie wiem, jaki jest w ogóle sens tego po prostu. Jak można wymieniać pół automata? Schindler zastąpił pół automata. Chyba Otisa, nie wiem jaka to była firma, ale chyba Otis. No nic. Nawet nie wiem, jaki był w ogóle sens tego. Normalnie tak na Reja 24C. Też półautomat poleciał. Ja nawet nie wiem, jaki jest w ogóle sens. Bo to w ogóle nie ma sensu. I co ciekawe, jest przelotowy, tak jak na Pomorskiej w Gdańsku. Brak słów po prostu. No, musieli wymienić półautomata. No normalnie jak na Reja. Tak jak na Reja 24C dokładnie. Nawet nie wiem, jaki jest... Przepraszam bardzo, jaki jest w ogóle sens wymieniania półautomata? 2023 oczywiście. Oczywiście. Ale już Schindler i tak lepszy już. I tak lepszy jest w końcu Schindler niż ten, oczywiście ten na przykład e-lift. Piętro dziesiąte. Piętro mówi, o. Otwiera drzwi po drugiej stronie. O. Bajer. Nowy bajer taki. No niestety, no musieli go wymienić, no jak na złość. Jak na złość po prostu, nie? Teraz jak się ktoś będzie dosiadał, to ja nie wiem, z której się w ogóle strony drzwi otworzą. Ale jak na szóstym, no to chyba z tej prawej. Nie jestem za bardzo pewny. Ciekawe, czy jak mi się ktoś dosiądzie, z której strony będzie wsiadał. Czy z mojej lewej, czy z mojej prawej. Oby się na zero tylko nie zatrzymała. Oj, ktoś... Ktoś będzie czekał. Dzień dobry. No niestety, no szkoda pół automata.